Początek wakacji przebiegł w Sosnowcu pod znakiem kolorów. 22 czerwca w Parku Sieleckim odbyła się kolejna odsłona eksplozji kolorów, czyli połączenia muzyki oraz fosforyzujących barw, w których skąpali się uczestnicy zabawy. Impreza nawiązuje do hinduskiego święta Holi, podczas którego ludzie obrzucają się kolorowymi proszkami i polewają wodą. Ma to symbolizować odrzucenie wszelkiej złości oraz zmianę pór roku. Tęczowe kolory oznaczają także różnorodność. Eksplozja kolorów w Sosnowcu to zobowiązuje. W tym miejscu, w tej formie spotykamy się drugi raz. Jak widzicie, zabawa jest przednia. Ja już nawet nie chcę liczyć, ile tu się przewija dzieciaków, ale dzisiaj na pewno wiele osób będzie miało bardzo dużo prania. Wszyscy będą kolorowi, bawimy się świetnie. Pogoda dopisała, nie jest najgoręcej, ale ten plac podnosi temperaturę Sosnowca o 7 stopni Celsjusza. Świetnie, genialne. Żałuję, że nie było tego, kiedy ja byłam nastolatką, naprawdę. Bo teraz trochę czasami mam wrażenie, że się cofam w rozwoju, ale jest genialnie, genialnie jest. Super. Jak widać po nas, super. A nasze dzieci też się cudownie bawią. Jesteś w tym roku pierwszy raz, ale naprawdę bardzo fajnie i wrócimy tu na pewno za rok. Świetnie tutaj jest. Jesteśmy pierwszy raz wszystkie, ale nam się bardzo podoba. Fajna zabawa. Imprezę zorganizowało miasto wraz z Młodzieżową Radą Miasta Sosnowiec.